witamy w kolejnym odcinku Kto pyta, nie błądzi. Dziś naszym gościem jest ksiądz prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Witamy księże prałacie. Dziękuję bardzo, ja też wszystkich serdecznie witam, szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy za odwiedzenie naszej parafii tutaj w Swindon oraz również dziękujemy za przyjęcie zaproszenia po to, żeby porozmawiać. No ja przyjechałem bardzo chętnie, jestem od poniedziałku znowu tutaj w Anglii i Walii. Byłem przez 2,5 miesiąca w Polsce. To związane było z operacją bypassów, powiedzmy, i stentów i tak dalej. Miałem problemy. Wszystko się opóźniło nie ze względu na samą operację, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną. Więc to się opóźniło wszystko i potem jeszcze trzeba było robić rehabilitację. W każdym razie z radością przyjechałem w piątek. No i kiedy rozmawiałem z księdzem proboszczem, no to pierwsza rzecz, no a może by ksiądek to do nas przyjechał w niedzielę, jest Boże Ciało, by nam przewodniczył przy świętej. No, bardzo chętnie, nie ma problemu. Więc przyjechałem wczoraj, dzisiaj odprawiałem, czyli przewodniczyłem Eucharystii w kościele. No wracam dzisiaj z powrotem na Dewonię, no bo po tym nieobecności, powiedzmy 2,5 miesięcznej, no to jest wiele rzeczy, które czekają i które wymagają różnych, powiedzmy, i decyzji, i rozmów. W każdym razie normalna praca, mimo tego, że kościoły mamy zamknięte, natomiast nieustała obecność wspólnot parafialnych i kontakty, które są albo online, tak jak tutaj dzisiaj była msza święta, albo jest kontakt e-mailowy, jest również kontakt taki osobisty, który tam, powiedzmy, z ludźmi się spotykają, kapłani. Natomiast no, niestety to, co nas boli, w sensie tęsknoty wiary, to jest życie sakramentalne, które jest dla nas istotną sprawą. Struktura Kościoła jest strukturą sakramentalną. To z sakramentu i szczególnie z Eucharystii płynie nasze życie, nasze zaangażowanie. I tutaj takim dzień jak dzisiaj, kiedy jest Boże Ciało, kiedy my, uczniowie Pana Jezusa, sobie zdajemy sprawę z tego i jakoś mocniej do nas to dociera, czym jest Eucharystia i co z niej wypływa w naszym życiu, to ta tęsknota się zwiększa, ale mamy nadzieję, że teraz, kiedy już kościoły są otwarte, przynajmniej pierwszy krok, tak byśmy to nazwali, jak episkopat Anglii Walii mówi, że to jest pierwszy krok do pełni otwarcia kościołów i uczestnictwa w nabożeństwach i w życiu sakramentalnym. Zgadza się, czyli właśnie od dnia jutrzejszego, od 15 czerwca kościoły rzeczywiście będą otwarte na modlitwę indywidualną. I to jest właśnie tematem naszego dzisiejszego odcinka, czyli jak wzrastać w wierze poprzez modlitwę. Na tym chcielibyśmy się skupić, właśnie wzrost w wierze przez modlitwę. I właśnie od 15 mamy możliwość wejścia do kościoła, mamy możliwość pomodlenia się. I tutaj chciałbym tak rozpocząć, czym jest modlitwa? Jakie są wyznaczniki modlitwy, albo jaka modlitwa podoba się Panu Bogu? Myślę, że mówiąc o modlitwie, to musimy spojrzeć na Pana Jezusa, musimy spojrzeć na apostołów, którzy są wokół Niego i którzy podpatrywali Pana, który, bym powiedział w cudzysłowie, wymykał się i mówili, całą noc spędził na modlitwie, albo widzieli, w jaki sposób On rozmawia ze swoim Ojcem i w pewnym momencie Go poprosili, naucz nas modlić się tak, jak Jan Chrzciciel nauczył modlić się swoich uczniów. No więc Pan Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie. No i to jest ta modlitwa Ojcze Nasz, którą mamy w dwóch wersjach, wersja Łukasza i wersja Mateusza. To jest ten sam sens, trochę słowa są troszkę inne, ale my przejęliśmy wersję Mateusza, którą mówi Ojcze Nasz, który jest w niebie i tak dalej. I to jest dla nas pewien ideał modlitwy, no bo jeżeli Pan Jezus do nas mówi, że mamy się zwrócić do Niego, przede wszystkim jako do Pana Boga, który jest naszym Ojcem i mamy święcić Jego imię, prosić o przyjście Jego Królestwa i tak dalej, a potem chleba naszego nam daj, odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy i tak dalej. Czyli to jest pewna struktura, która towarzyszyła uczniom Pana Jezusa od początku. To jest struktura modlitwy. Oczywiście mówimy tutaj
o relacji człowieka z Panem Bogiem. I tutaj nie możemy mówić o tej relacji, która nie byłaby oparta na wierze. Przy czym wiara, święty Tomasz z Akwinu mówi o takich trzech rodzajach wiary, że wierzę w coś, co wiem o Panu Bogu. Potem wierzę Panu Bogu, czyli to, co On powiedział. I trzecie, ja mam zaufanie do Pana Boga. Prawda? Wiara to nie jest jedno określenie, jedna czynność, jedna, bym powiedział, jeden akt. Nie, on obejmuje w ogóle życie człowieka i relacje z Panem Bogiem. Modlitwa, która jest czymś bardzo istotnym i ważnym, to jest relacja zażyłości z kimś, kto mi jest bliski albo najbliższy. I z tej zażyłości płynie potrzeba kontaktu i kiedy rozmawiam z przyjacielem, takie nasze doświadczenie, to nie tylko ja dzielę się z nim czymś, ale też chciałbym, żeby on się ze mną podzielił. I tutaj mistrzowie życia duchowego mówią, że modlitwa to jest takie spotkanie z Panem Bogiem, kiedy my więcej słuchamy niż mówimy, wsłuchujemy się, bo Bóg bez przerwy do nas przemawia. Przemawia w różny sposób. Przemawia w Piśmie Świętym, przemawia przez różne sytuacje. Czasem nam się to wymyka i nie potrafimy odczytać, że Pan Bóg do nas przemawia. Ale Pan Jezus nie powiedział do nas, ile razy w ciągu dnia mamy się modlić. Powiedział do nas, módlcie się i nigdy nie ustawajcie. Prawda? Czyli każdy moment, każda chwila dnia, każda chwila mojego życia jest odpowiednia na moje spotkanie z Bogiem. Tylko to nasze spotkanie z Bogiem, ono wymaga pewnego wysiłku. To tak jak ja kontaktuję się z kimś, no to ja muszę być dla niego, żeby coś od niego usłyszeć, coś się dowiedzieć, czymś się ubogacić. My najczęściej w naszym powierzchownym życiu chrześcijańskim modlimy się w taki sposób, że robimy wiele rzeczy i teraz się modlimy. Teraz, bo tamto coś żeśmy skończyli, a modlimy się do Pana Boga. Modlitwa wymaga wysiłku. Modlitwa wymaga czasu. Modlitwa wymaga przygotowania. Proszę pomyśleć. Ja przynajmniej wiem z własnego doświadczenia, że kiedy się modlę, to potrzebuję czasu, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć. To znaczy, zauważcie, że kiedy jest wokół nas cisza, to jeszcze jest bardzo głośno, hałaśliwie w mojej głowie, w moim sercu. Ja muszę sobie jedne rzeczy uporządkować. Może zauważyliście przy modlitwie, że chcecie się modlić, a wam to ucieka, bo jakieś fakty przychodzą, coś wam się przypomina. Potrzeba czasu. Czyli pierwsza rzecz, która jest dla mnie istotna w modlitwie, to jest czas. Czyli to, co ja mogę dać Panu Bogu, a co do mnie należy, to jest czas. Ja muszę się wyciszyć, aby móc wsłuchać się, bo chcę od Pana Boga coś dowiedzieć. To dopiero na tym etapie ja mogę rozmawiać z Panem Bogiem i ja mogę wsłuchać się w Pana Boga. I taka rada, która jest radą, powiedzmy, ojców duchownych, których ludzi modlitwy, bogactwo Kościoła pod tym względem. Pomyślcie o tym, że modlitwa to jest wysiłek. Że modlitwa to jest wysiłek skupienia. I dopiero wtedy na tym poziomie mówimy o czymś, co dla nas jest istotne i ważne. I to na tym płaszczyźnie modlitwa jest, powiedzmy, potrzebą. To nie jest tak, że ja mam się modlić, że to jest przykazanie, że Pan mówi, módlcie się. Nie. Ja mam potrzebę serca.
To tak samo jak mam kogoś przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś bardzo bliskiego, to ja chciałbym z nim przebywać, z nim rozmawiać, dowiedzieć się czegoś. Potrzebujemy czasu, prawda? Pan Bóg, powiedzmy, nadaje czas, ale czy my dajemy czasu? Dla mnie takim mistrzem modlitwy był święty Jan Paweł II. Ja pracowałem w Rzymie przez 24 lata w Fundacji Jana Pawła II. Prowadziłem tę fundację, którą papież założył w 1981 roku. Ja poszedłem do pracy w 1986 i byłem bardzo często blisko Ojca Świętego. Przez 19 lat współpracowałem z Janem Pawłem II w ramach Fundacji Jana Pawła II, to jego fundacji. I byłem bardzo często na modlitwie, znaczy na mszy świętej porannej, była ta pierwsza o 7:00, potem była trochę później, kiedy papież miał problemy zdrowotne. I kiedy przychodziliśmy do kaplicy papieskiej na Watykanie, na tę mszę świętą, wchodziliśmy zawsze gdzieś tam 5-10 minut przed 7:00, papież był na modlitwie. Oczywiście zewnętrznie widziałem skupionego Ojca Świętego modlitwy. I kiedy potem odprawiał tę mszę świętą, to jego twarz, jego postawa, jego ciało mówiło o tym, jak on przeżywa to. Potem po modlitwie, po mszy świętej, po dziękczynieniu, przychodziliśmy do Biblioteki Papieskiej, gdzie papież się witał z tymi, którzy byli na tej mszy świętej. Tam mogło być wtedy 25-30 osób, więcej nigdy nie było, nie mogło się zmieścić, powiedzmy. On był zupełnie inny, radosny i tak dalej, ale na tej modlitwie był tak skupiony, że mówi, no to tak jak ktoś umiera, nie potrafi nam przekazać swojego doświadczenia, bo to jest doświadczenie osobiste, tak kiedy ja patrzę na kogoś, kto się modli, mogę po prostu zewnętrznie widzieć, że on się modli. I kiedyś tak przy stole rozmawialiśmy, coś tam, no była taka rozmowa trochę o modlitwie. Ktoś tam zarzucał w jakimś artykule, że modlitwa, ona właściwie zabiera nam czas, a nie jest produktywna i tak dalej. I tak papież jakoś tak, nie wiem, no, tak sobie powiedział. A mówi, no a ja się modlę codziennie co najmniej 2,5 godziny. Nie? 2,5 godziny. Przy całej aktywności, jaką miał, prawda? On bez przerwy, jak coś robił, to naprzeciw jego biura, powiedzmy, była kaplica. On wszedł do kaplicy, wychodził. Żył cały czas modlitwą, nie? To dla mnie to był człowiek modlitwy. Ja się strasznie dużo nauczyłem od tego, od Ojca Świętego, pod tym względem, że ten człowiek był mistykiem, ale równocześnie był człowiekiem aktywnym. Jak policzymy to wszystko, co on napisał, to, co powiedział, gdzie był, 104 podróże apostolskie, które przebył i tak dalej, a jednocześnie to był człowiek modlitwy, nie? I normalnie wiem, że papież wstawał po 5:00 i tę godzinę był przed mszą świętą, to też się nauczyłem od niego. To człowiek przeczytał już u świętego Karola Boromeusza, kiedy święty Karol Boromeusz mówi, no idziesz odprawiać mszę świętą, ale nie idź bezpośrednio. Zatrzymaj się 15 minut, zastanów się, zreflektuj się, wycisz się, potem idź do ołtarza, kiedy się modlisz. No to zatrzymaj się. Odpocznij, w sensie od rzeczy, które są. Oczywiście całe życie jest, można powiedzieć, modlitwą, ale to potrzebujemy. Potrzebujemy właśnie takiego podejścia, żeby modlitwa nie była czymś dodatkowym, żeby nie była modlitwa czymś, co a mam teraz chwilę czasu, to się pomodlę. Oczywiście zawsze się możesz pomodlić, ale niech to będzie modlitwa,
a nie jakieś przyzwyczajenie, czy jakiś sposób, powiedzmy, reagowania na cokolwiek. Bo tak się wydaje, jak się rozmawia, czasami sami sobie też to, powiedzmy, u siebie zawdzięczamy, aby zauważamy, że no to prosimy Pana Boga, bo to bym potrzebował, tamto bym potrzebował i tak dalej. Oczywiście, to jest modlitwa, to jest, ale ona często jest powierzchowna. Ona nie wypływa z głębi przekonania, że tak potrzebuje, prawda? I myślę, że ta pierwsza rzecz, która jest, jakiś młody kleryk, człowiek młody, 18-letni w seminarium, rozmawiałem z ojcem Karolem Meissnerem. Ojciec Karol tu już zmarł w tej chwili, był lekarzem, benedyktyn, taki znany i bardzo byśmy się polubili. Miałem kontakty z nim bardzo takie przyjazne. No i pytałem go o modlitwie. On mówi, kiedy przyszedłem do zakonu po wojnie benedyktynów, to nikt mnie nie uczył sposobu modlitwy. Mówi, powiedzieli mu, uklęknij. Sposób modlitwy sam przyjdzie. Uklęknij. Każdy ma swój sposób modlitwy też. Oczywiście, że możemy czytać u Ignacego, jest modlitwa sulpicjańska, jest modlitwa ignacjańska, jest ta modlitwa różna, jest rozróżaniec i tak dalej. Ale każdy z nas sam sobie wypracowuje sposób modlitwy, czyli zażyłości z Panem Bogiem. I tu, jak tutaj mówimy o wierze, prawda? Wiara, ona nie jest czymś takim, co jest obok mojego życia. To nie jest coś takiego, co dzisiaj robię coś, czyli a teraz buduję moją wiarę. Wiara, ona obejmuje wszystko, kim jesteśmy. Wiara obejmuje racjonalność naszego życia, ona obejmuje naszą aktywność, ona wchodzi we wszystko. I tak, że ta modlitwa, która wypływa z tej wiary, ona spowoduje, że ta wiara wzrasta. Jak mówił papież Benedykt XVI, to wierząc pomnażasz wiarę. Czyli to nie z zewnątrz, ale od wewnątrz wiara siebie polepsza. I modlitwa jest czymś takim, co jest tak bardzo wewnętrznym, które, powiedzmy, tę wiarę buduje i poszerza. Nie? My, kapłani, czytamy, powiedzmy, modlimy się brewiarz. Nie? No to jest psalmy, to są psalmy. I oczywiście Pismo Święte jest Pismo Święte, ale równocześnie i są teksty dotyczące ojców Kościoła, dotyczące świętych i tak dalej. To wszystko, czemu to wszystko służy? To wszystko służy jednej bardzo, bardzo prostej rzeczy. Aby życie moje, kapłańskie, choć życie każdego ucznia Pana Jezusa, było przekształcone Jego mocą. Jego słowem, że nie tak, że ja z zewnątrz, tylko Pan, jak powiedział święty Paweł na Areopagu, kiedy go tam, powiedzmy, w Atenach, kiedy był, że w Bogu jesteśmy, w Nim się poruszamy, my nie jesteśmy w Bogu, tylko trzeba się otworzyć na tego Pana Boga. On się na nas otworzył, my się musimy na Niego otworzyć. I to nie jest coś z zewnątrz, to jest od wewnątrz. W życiu człowieka. Nie? I tutaj ta modlitwa jest czymś takim istotnym i bardzo ważnym. Nie? I to miejmy na uwadze dwie rzeczy. Pan Jezus mówi, kiedy chcesz się modlić, idź do izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w niebie i który cię słucha. To jest modlitwa indywidualna, czyli w tej izdebce wycisz się, powiedzmy, uspokój się. Wtedy dopiero będziesz mówić z Panem Bogiem to, co cię boli, albo to, co cię cieszy, to, co jest w twoim życiu najistotniejsze. Ale również Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej są w imię moje zgromadzeni, tam ja jestem. Jest modlitwa wspólnotowa. Nie można segregować jedno albo drugie. Nie. Jedno i drugie jest potrzebne. Nie ma wspólnotowej modlitwy bez indywidualnej. I odwrotnie. Nie ma indywidualnej, bezwspólnotowej. My przeżywamy to razem. Bóg jest obecny we wspólnocie. Bóg chce nas zbawić, zbawił nas poprzez wspólnotę. Nie
tylko wyłącznie indywidualnie każdego, ale poprzez wspólnotę. I dlatego ta wspólnota jest tak bardzo ważna i dlatego dzisiaj tak w jakiś sposób cierpimy, że nie możemy budować tej wspólnoty również modlitewnej, eucharystycznej ze względu na sytuację epidemiologiczną. I to odczuwamy może bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek. Ja bym tak podrążył jeszcze ten temat. Właśnie w tej, będziemy mieli otwarty, mamy otwarte kościoły, modlitwa indywidualna, prywatna. I często jest tak, że na przykład tak jak ja zostałem wychowany, że modlitwa u mnie w domu to był pacierz. Mhm. A właśnie w jaki sposób się przełamać, w jaki sposób, jaki jest ten taki pierwszy krok dla takich ludzi jak ja, gdzie rzeczywiście trzeba wyjść z tego pacierza na budowanie relacji. Znaczy, czym jest pacierz? No to jest modlitwa. Tylko my określamy, pacierz mówimy, że Kościół podsuwał myśl swoim członkom, żeby modlili się rano i wieczór. I to mówimy pacierz, prawda? Czasem ktoś mi mówi, no ja rano nie potrafię, no bo prześpię albo nie dośpię i tylko się szybko myję do pracy i tak dalej. Ja mówię, wystarczy ci jedna myśl skierowana do Pana Boga. Wystarczy. Bo my często słowo pacierz rozumiemy poprzez konkretne modlitwy, które znamy na pamięć i którymi się modlimy. Ja widziałem mojego ojca codziennie, kiedy modlił się klęcząc przed swoim łóżkiem, kiedy szedł spać. Nie? Dla mnie, dla dziecka to było niesamowite. Widziałem. To nie znaczy, że nie można inaczej się modlić. Ale on tak się modlił. Nie? Wieczorem nie widziałem go rano klęczącego przy tym, bo no, praca inna, dziecko inaczej. Ale wieczorem go zawsze widziałem. Nie? I dla mnie, dla dziecka to było ważne. Ale z biegiem lat nauczyłem się, że to nie tylko jest to, coś więcej, prawda? Bo to często, jak mówią brzydko, jest odklepywaniem pewnego rodzaju. To może być tak. To może być też tak, jak się modlimy różaniec, że jest odklepywaniem. A podczas gdy różaniec, to jest rozważanie Ewangelii z Maryją. Nie? Rozważamy fakty z życia Pana Jezusa z Maryją. I jeżeli to rozważamy w ten sposób, to nie jest klepanie, prawda? I to nam pozwala skupić się, a nie myślami być gdzie indziej. To jest taka kwestia. I modlitwa, która jest oprócz pacierza, ona wypływa z potrzeby wiary. Ona wypływa z pewnej dojrzałości wiary również. Że to nie jest coś narzuconego. Tak mówimy, że modlitwa wypływa z wiary, ale równocześnie modlitwa tym wiarę pogłębia. Czyli jedno z drugim idzie w parze. Ja mówimy o rodzinie, powiedzmy, modlitwa rodzinna, prawda, i pacierz i tak. Ja pamiętam takie spotkanie u przyjaciół, małżeństwo. Nie? No, kiedyś asystowałem przy ich ślubie. I co? Jak to bywa w relacjach międzyludzkich? Więc czasem zaiskrzyło, czasem się kłócili. Każdy jakoś miał. Czasem jest tak, że ktoś ma słaby dzień. Nie? No, przychodzi taki słaby dzień i bez kija nie podchodź. Nie? No, jest tak, no, potrzeba czasu, żeby coś tam takiego. No ale były, ale no, zawsze jakoś pogodne było i tak dalej. I takie moje pytanie dziwaczne, które postawiłem, mówię do niej, mówię, słuchaj, no czasem widzę, że jakoś tak głośno do siebie mówicie, czasem jakoś tak nieprzyjemnie, czasem to i tak dalej. Czy przy tych wszystkich waszych kłótniach, a potem pogodzeniu się, nie miałaś jakiejś takiej intencji albo takich myśli, żeby w końcu rozejdźmy się? Ona przyniosła mi zeszyt i mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, tu jest lista gości, które zaprosiłam na nasz ślub. Na pierwszym miejscu był Jezus. I potem były wszystkie inne. I mówi, wiesz co, ja z tych gości Jezusa nie wykreśliłam jeszcze. Nie?
To jest obecność, powiedzmy, modlitwy w rodzinie, czy w relacjach międzyludzkich. No bo w relacjach międzyludzkich naszych wiadomo, że są różne historie. Ja sam często sobie wyrzucam, że tam ofuknąłem jakiegoś księdza, albo byłem nieprzyjemny, albo miałem jakieś myśli, powiedzmy, takie, które imaginacja, czy tam wyobraźnia, która pracuje i wydaje ci się, że to, co myślisz, to ten drugi człowiek tak myśli i tak postępuje. Po prostu tak nie jest. Nie? I potrzeba nam refleksji, potrzeba nam, no dla mnie to był, słuchajcie, dla mnie to była lekcja. Pan Jezus był pierwszy zaproszony. Ja dzisiaj, jak mówię młodym, kiedy jest ślub, kiedy się przygotuję, mówię, słuchajcie, zaproście Pana Jezusa. Ale pamiętajcie o tym, że On jest ciągle waszym gościem. Wtedy to odniesienie przy różnych kłopotach, trudnościach, ono jakoś nabiera innego wymiaru, nie? Łatwiejszego. To teoretyczna rozmowa, to co mówię w tej chwili, ale z praktyki wiem, że kiedy są jakieś kłopoty, jakieś trudności, kiedy mnie coś dobija, no, to wtedy zatrzymuję się i myślę, kto pamięta o mnie w modlitwie. Bardzo często ludzie mówią życzenia, no i mówię z modlitwą, nie? Ktoś mi mówi, modlę się za ciebie, nie? Słuchajcie, kiedy sobie przypomnę ludzi po imieniu, którzy się na mnie modlą, takie Margarytki na przykład, które mi dały, że tam w tym dniu jedna z nich się w mojej intencji modli, nie? Se przypominam to wszystko. Sytuacja się zmienia. Ja zupełnie inaczej patrzę. Wiem, że nie jestem sam. Że ktoś mnie przed Panem Bogiem przedstawia. Nie? I w tej naszej rodzinie, w modlitwie, myśmy się w domu u mnie nie modlili wspólnie w sensie głośnym. Widziałem modlitwę mamy, widziałem modlitwę ojca. Nie modliliśmy się różańca wspólnego, ale zawsze modliliśmy się w kościele. Zawsze była Eucharystia, nabożeństwa i tak dalej. Ale zawsze była potrzeba tej modlitwy, nie? Odniesienie. I ono buduje, ono buduje. To takie mówię doświadczenie, przykład, z którym się podzieliłem, ale wracam do niego często. Zaprosiłem też ja Pana Jezusa do mojego życia, oczywiście jako kapłan. I ta relacja musi być podstawą mojego życia, mojej aktywności, mojej modlitwy. I z tego, kiedy jest mi ciężko, mówię, no ale zaprosiłeś Pana Jezusa. No to bądź teraz razem z Nim. Nie? To taka rada po prostu moja. Jeszcze bym chciał poruszyć temat, że właśnie najlepszym prezentem rodzice, jakie mogą dać swoim dzieciom, to jest modlitwa za nich. Modlitwa o opiekę, modlitwa o błogosławieństwo, modlitwa o jakieś takie zatroskanie. Wydaje mi się, że to jest istotne w czasach dzisiejszych, żeby rzeczywiście nie zapominać o tym. Ale ja bym powiedział coś takiego, oczywiście, że to jest zatroskanie, jest modlitwa. Jest ważną rzeczą, żeby dzieci widziały rodziców modlących się. No, powiedzmy przykład. Nie? No, śmiałem się z tego przykładu, ale ktoś zaangażowany bardzo mocno w kościele, w parafii, mi mówi, że mają dwóch synów. No, ten najstarszy już w tej chwili ma coś 16 lat, więc jeszcze jest młodszy. No i ona tak sobie zażartowała, bo szła na spotkanie ze mną. Mieliśmy przygotować tam z Instytutu Akcji Katolickiej coś, nie? No i ona się zażartowała i powiedziała tym chłopcom, mówi, no idę teraz do księdza rektora, nie wiadomo, czy w ogóle wrócę, nie? A chłopak jej mówi, dlaczego nas kłamiesz? Wy się za bardzo kochacie z tatą, żebyś ty nas opuściła. Słuchajcie, czy coś więcej potrzeba? Nie? Czy coś więcej potrzeba? To dziecko widzi, nie?
Mówi, słowo takie, za bardzo się kochacie razem, żebyś nas opuściła. Słuchajcie, czy może być większy komplement od dziecka dla rodziców? Ale ci rodzice o te dzieci dbają też, nie? I one widzą, że są pewne przejawy, to co oni nazywają miłością, jak się szanują, jak i tak dalej, prawda? Więc to jest jakoś takie sprzężenie zwrotne, czyli rodzice myślą i polecają swoje dzieci, bo są im najbliżsi, prawda? Ale i dzieci też widzą, jak rodzice ich kochają w jakikolwiek sposób, to one też wtedy odpowiadają też swoją modlitwą, nie? I to niekoniecznie jest taka modlitwa tylko prośby, żeby mama miała to, czy tamto, czy tato, nie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że mam rodziców takich. Wystarczy. Nie potrzeba więcej, nie? To tak samo jak siostra mi mówi, piątka dzieci, już przestała pracować, ale mówi, dziecko przychodzi ze szkoły i pierwsze, że gdzie jest mama? Nie? Pierwsze pytanie. Ona mówi, to znaczy, że dla niego ja jestem bardzo ważna. Gdzie jest mama? To wystarczy. To znaczy, to miejsce tej mamy jest tak blisko serca tego dziecka, że szuka, gdzie ona jest. Nie? No miała być w domu, nie ma jej, no gdzie mama jest? Nie? Tak samo jak mama czy tato, to dziecko szuka, co się dzisiaj na przykład dzieje w tej całej pandemii? I na co zwracają uwagę dzisiaj socjolodzy, że ludzie poprzez rytm życia, różne obowiązki, oduczyli się przebywania razem. W tej chwili, kiedy jest ktoś na postojowym, nie pracuje, jest w domu i on i ona, i nareszcie trzeba na nowo tworzyć relacje czasowe. Tak się spotykali wieczorem, coś tam pogadali, razem na telewizję popatrzyli, coś tam pogadali, zjedli i coś. A dzisiaj nie. Trzeba być razem. I dzieci też, bo nie ma lekcji w szkole. I to jest zadanie dla nas, jak budować tą relację w tym czasie, kiedy jesteśmy razem i tak długo. I w wielu wypadkach jest kryzys, bo się oduczyliśmy tego. A ten również może z tego punktu widzenia spojrzeć na ten koronawirus w ten sposób, że my mamy szansę robić coś, na co nigdy nie mieliśmy czasu, a budować relacje czasowe, nie chwilowe, ale czasowe, stałe. Nie? I ta relacja naprawdę jest bardzo ważna dzisiaj. Dzisiaj wielu ludzi nie odnajduje się, potrzebuje pomocy. Są nawet sytuacje takie, że ktoś tam ma jakieś problemy, powiedzmy, psychologiczne pod tym względem. Ale widać, że żyliśmy w chorym systemie relacji, które były chwilowe, a nie relacji, które były trwałe. Tak samo jest pewnie z relacją z Panem Bogiem. No oczywiście. Że to, co się dzieje w naszych rodzinach, że to ewidentniej widać i powinno być przykładem, jak budować relacje oczywiście, z Panem jak Bogiem. Budować z Panem Bogiem, tak, bo to się nie da oddzielić jedno od drugiego, prawda? Tu się nie da oddzielić jednego od drugiego. I tam mówię, kiedy ktoś mi mówi, no jak ja się mam modlić? Ja mówię, ja ci mogę powiedzieć, jak ja się modlę. Ale ty musisz znaleźć swoją sposób modlitwy. Swój system, nie? Odniesienia do Pana Boga. I kiedy już na przykład mam jakieś tam problemy koncentracji, no to otwieram, chociaż Pismo Święte codziennie czytam, otwieram i czytam i staram się zatrzymać. Czasem drugi raz wracam, zatrzymać się na tym, co Pan Bóg mi chce powiedzieć, bo Słowo Boże jest zawsze skierowane do nas. Ono jest zawsze skierowane do nas. I jak się modlimy tyle razy, no jest 150 psalmów w ciągu, powiedzmy, 4 tygodni, prawie że wszystkie modlimy się. Ale kiedy się modlimy, my na dywonie jest nas, powiedzmy, 4 księży, rano wspólnie się modlimy, modlitwę poranną i teraz również modlitwę czytań, no to głośno razem.
I mówię, kurczę, tyle razy to czytałem, a jakoś mi to umknęło, prawda? Pan Bóg mi coś daje, Pan Bóg mi daje do zrozumienia. I to jest bogactwo, powiedzmy, Pisma Świętego, że Pan Bóg cały czas do mnie przemawia, cały czas. Nie zawsze, powiedzmy, do nas, to jak ten święty Augustyn mówi w tych swoich wyznaniach, chyba to jest jego 16 rozdział, ile pamiętam, taki słynny, kiedy wiedział, że Pan Bóg jest, już był pewny, ale nie umiał uwierzyć. Nie? I naraz słyszy jakieś tam dziecko, mówi, to leży, weź i czytaj. Podszedł, przeczytał Pismo Święte i się wszystko skończyło. Skończyła się ta niepewność związana z wiarą. To jest doświadczenie osobiste, zresztą przepięknie to pisze o tym święty Augustyn w swoich wyznaniach, w tej książce, która dla mnie jest jedną z takich skarbów, powiedzmy, literatury i duchowości, w ogóle literatury, a w polskim języku jest przepiękne tłumaczenie Zygmunta Kubiaka z łaciny tej książki. Więc rzeczywiście, jak człowiek to czyta, drogę świętego Augustyna i co potem ten facet zrobił, to jest niemożliwe, nie? To jest doświadczenie jego, ale jest doświadczenie każdego z nas. My nie powtarzamy doświadczenia drugiego człowieka. My mamy swoje doświadczenie. I to doświadczenie modlitwy jest czymś niesamowitym. Ono jest wysiłkiem, ono jest pracą, ale ono jest czymś takim, co daje radość życia, co daje bliskość, co daje przekonanie, że jednak Bóg nas kocha, nie cofa nigdy. To są niesamowite słowa, które są w Piśmie Świętym zawarte. Nie? Każdy powinien inwestować czas, tak jak inwestujemy czas. Modlitwa jest inwestycją, ale też właśnie Biblia, Pismo Święte. Rzeczywiście bez poznania, co Pan Bóg mówi do nas, ciężej budować relacje. Dlatego czytanie Pisma Świętego pomaga. Oczywiście. Pomaga. Nie można żyć bez tego, nie? To jest punkt odniesienia dla Kościoła, to jest punkt odniesienia dla wiary, prawda? Kościół nie jest, oczywiście Kościół jest, bym powiedział, twórcą Nowego Testamentu. Stary Testament przyjęliśmy od wspólnoty Izraela. Natomiast Pismo Święte Nowego Testamentu było najpierw głoszone, a potem przelane na czas. I Kościół potwierdził to, prawda? Ale kiedy je potwierdził, to Pismo Święte, ono jest dla nas normą naszej wiary, prawda? Kościół nie może sam sobie zaprzeczać. I ono jest, i to Słowo Boże jest cały czas obecne i skierowane do każdego z nas, który otwiera. Otwórz, bierz i czytaj. Nie? Tak jak mówił święty Augustyn. Piękne słowa. Ja naprawdę dziękuję za doświadczenie, doświadczenie rozmowy, za świadectwo właśnie, bo to jest błogosławieństwo, przebywać i mieć możliwość obserwowania Jana Pawła II. Ja to sobie, jest, tak. To jest rzeczywiście nigdy, bardzo bogate. Nigdy o tym nie myślałem. Ja, takie moje doświadczenie, kiedy byłem na pogrzebie Jana Pawła II, oczywiście widziałem, jak cierpiał, widziałem. Nie byłem przy jego śmierci, nie byłem. Natomiast zaraz po jego śmierci byłem, kiedy już był w kaplicy, potem dopiero przenieśli go gdzie indziej, ale się modlić. I co bym powiedział? Jest pogrzeb. Jestem na pogrzebie, mam tam swoje miejsce na placu świętego Piotra. Obok mnie był kolega, Anglik, znaczy Polak, który pracuje w Stanach Zjednoczonych proboszczem Webster, Antoni. No, kardynał Ratzinger miał homilię po włosku. No więc on mówi, słuchaj, tłumacz mnie. Ja przetłumaczyłem dwa słowa, dwa zdania. W gardle mi coś stanęło. Z oczu szły łzy. To co mówił Ratzinger. No płakałem, ostatni raz tak płakałem, kiedy zmarła moja mama, miała 53 lata, ale tam płakałem. I potem mówię do arcybiskupa Szczepana Wesołego, mówię, księże arcybiskupie, ja płakałem nie ze smutku, nie? A on mówi, wie ksiądz, ja też płakałem. Nie? Więc to jest coś takiego po prostu, że ja nigdy nie, powiedzmy,
nie myślałem. Po raz pierwszy byłem na studiach, robiłem studia w Louvain w Belgii i potem mnie zaproszono, czy poproszono, żebym przyjechał do Rzymu, do Fundacji Jana Pawła II. Przedtem nigdy w Rzymie nie byłem, nigdy mnie to nie interesowało. I kiedy pierwszy raz znałem papieża, który był arcybiskupem Krakowa, ja robiłem studia teologiczne w Krakowie, więc żeśmy go tam widzieli na wydziale teologicznym, czasem przychodził, miał jakiś wykład monograficzny, no, ale to taka była znajomość. No i kiedy przyjechałem, no nie wiem, może po tygodniu, czy może mniej, dzwonił Stanisław Dziwisz, mówi: słuchaj, przyjdź na kolację, Ojciec Święty chce się z tobą spotkać. No, przyjem nowy. No i siedzieliśmy tak, tam był stół taki dosyć duży, papież zawsze w środku siedział, no więc ja naprzeciwko papieża, po jednej stronie stołu Dziwisz, po drugiej stronie był Kabongo, to był jego sekretarz, który był tam Afrykańczykiem. I, no i papież tam coś pytał mnie i mu zacząłem opowiadać, coś tam, no cały przejęty, a papież mówi: no jedz. No i nie mogłem jeść, nie mogłem. Słuchajcie, no byłem naprzeciwnie, potem to już się zmieniło, potem to już papież tam już mnie znał, już tam powiedzmy to się inaczej rozmawiało, ale ten pierwszy raz to bym powiedział jak Kierkegaard kiedyś napisał: bojaźń i drżenie, nie? No takie coś było, ale to doświadczenie, jak ten papież powiedzmy umarł, były napisy Santo Subito, już święty, nie? Potem byłem na beatyfikacji, byłem na kanonizacji i mówię, no dotykałem świętego. Kościół potwierdził jego świętość. Jak się jest kanonizacja, to Kościół angażuje swoją, papież angażuje swoją nieomylność pasterza, powiedzmy, Kościoła powszechnego. Czyli rozmawiałem, patrzyłem, dotykałem człowieka świętego. Dotychczas innego świętego nie dotykałem, jego dotykałem. Nie? Więc to jest doświadczenie, które noszę. I to jest doświadczenie, z którym się cieszę. Nie, żeby się pycha była jakaś. Nie, się cieszę z tego doświadczenia. I mówię, od niego się bardzo dużo nauczyłem. Również, gdy chodzi o modlitwę. Nie tylko to, ale również, gdy chodzi o modlitwę. Bardzo dużo się nauczyłem. Super, piękne. Naprawdę piękne słowa. A jeśli chcielibyśmy zachęcić do kogoś, tych wszystkich, którzy nas oglądają, żeby rzeczywiście oddać się budowaniu relacji z Panem Bogiem. Proszę dać jakieś słowa zachęty. Ja myślę, że punktem wyjścia to jest nasza wiara i głębia tej wiary, ona wymaga od nas, abyśmy mieli zażyłość z Panem Bogiem. A ta zażyłość z Panem Bogiem, ona się przejawia w różny sposób. Ona jest aktywnością dla potrzebujących. Ona jest dla potrzebujących albo dla najbliższych, którzy są. Ale ona też wymaga, abyśmy byli sam na sam z Panem Bogiem. Żeby On przemienił nas. Nie? Bo tak jak dzisiaj przeżywamy to święto Bożego Ciała, to modliliśmy się, aby On, który stał się dla nas chlebem i przemienił chleb w ciało, znaczy swoje chleb w ciało i wino w krew, to żeby ta Jego obecność, to Jego przyjęcie nas przemieniło. Nie można inaczej być chrześcijaninem, jak tylko od tej wewnętrznej strony, kiedy Pan przemienia nasze życie, kiedy Pan daje nam siły. Święty Paweł kiedyś skarżył się i mówił: Panie, już nie mogę. Nie. Weź ode mnie ten oścień, który mi doskwiera. Różne są interpretacje, co to było, nieważne. A usłyszał od Pana Jezusa: wystarczy Ci mojej łaski. Tej łaski doświadczamy przez modlitwę, doświadczamy przez życie sakramentalne, doświadczamy przez liturgię słowa, przez Pismo Święte, doświadczamy różnie przez tych, którzy dla nas
byli tak blisko przyjaciółmi Pana Boga. No wczoraj mieliśmy święto świętego Antoniego z Padwy. Nie? Jak się jest w Padwie, tam w tej jego bazylice, to tam nie ma świętego. Il Santo to jest Antoni. Dla wszystkich ludzi. Il Santo. Nie? I mówią o nim, że był tak blisko, że kiedyś czytał książkę i w tej książce zacznie mu się objawił Dzieciątko Jezus, że jest obecne. Nie? Czyli ta zażyłość, ona jest radością. Ona jest radością. Ona prowadzi nasze życie wiary. Przez modlitwę, przez życie sakramentalne. Nie możemy się tego pozbyć. Nie? Tak jak mówili pierwsi chrześcijanie, kiedy szli na mękę, kiedy stawali się męczennikami i kiedy im powiedzieli, wystarczy, że odrzucicie tylko Eucharystię, nie? No to mówili, sine dominica non possumus. Bez niedzielnej Eucharystii nie możemy żyć. My też nie potrafimy żyć. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, podobno 4 lipca ma się to rozpocząć również możliwość mszy świętej w kościele i tego. Zaczynamy pierwszy krok. Ale ja bym powiedział, że chrześcijanin, uczeń Pana Jezusa, to jest człowiek radosny. A ta radość płynie z bliskości Pana Boga. Jeżeli tej radości nam brakuje, to znaczy, że coś z tej bliskości nam brakuje. I ta bliskość, ona pozwala nam przezwyciężyć wszystkie kłopoty, jakiekolwiek są. To jest nieważne. Nieważne. Bliskość, jak mówił Newman, Bóg i ja. Nie? Albo jak mówiła święta Teresa z Avila, Dio solo basta. Wystarczy sam Pan Bóg. Nie? Ale w życiu duchowym to nie jest tak, że modlitwa, ona zawsze daje nam radość w sensie takim doświadczalnym. Czasem są oschłości, czasem wiele rzeczy brakuje. To w doświadczeniu wszystkich świętych czytamy o tym, nie? Ostatnio jak czytałem te wspomnienia, czy tam pamiętnik Matki Teresy z Kalkuty, jakie ona miała w pewnym momencie końcówki życia wątpliwości. Nie? A przecież ta kobieta malutka stała się punktem odniesienia dla wielu ludzi. I pamiętam takie zdarzenie, które pisze o nich Angelo Comastri, to jest kardynał, powiedzmy prefekt, czy jak się mówi, się archiprete, czyli zarządzający Bazyliką Świętego Piotra. I napisał taką książkę Dio scrive dritto, Pan Bóg pisze prosto. I był młodym księdzem. Był młodym księdzem i koniecznie chciał się spotkać z Matką Teresą, ale zbywali go, nie ma czasu, bo tamto. W końcu się zdenerwował i przyszedł, bo oni, siostry mają tam swój klasztor przy Watykanie. To jest taka dzieło miłości, powiedzmy, otwarte zresztą przez Jana Pawła II. I przyszedł, że chce się spotkać z Matką Teresą. On mówi, matka, nie ma czasu. No to ja będę tu tak długo siedział, aż będzie miała czas. No i przyszła. Nie? I mówi, no chciałeś ze mną rozmawiać. No i on mówi, no tak. I proszę matkę o modlitwę. Jestem młodym księdzem, dopiero co wyświęconym. A ona mówi, ja się modlę za wszystkich księży, to za ciebie się też będę modlić. Nie? A potem mówi do niego tak. A ile ty się w ciągu dnia modlisz? On mówi, no pisze o tym. Mówi, no brewiarz odmawiam, no odprawiam mszę świętą. No czasem mi się uda jeszcze różaniec odmówić, nie? A ona mówi, chłopak, to jest za mało. To jest za mało. Pan Jezus mówi, masz się zawsze modlić. Co ty myślisz, że gdybym ja się nie modliła,
to ja bym zbierała ludzi na ulicach Kalkuty? To z tego płynie źródło. Musisz się modlić więcej. Cały dzień się musisz modlić. Nie? Mówi, lekcja na całe życie. Dla mnie, dla kapłana, była ta sama historia. Ile się modlisz? Nie? Takie powiedzenie Jana Pawła II. No ja się modlę gdzieś tam 2,5 godziny w ciągu dnia. Nie? A ja czasem idę codziennie, staram się być na adoracji Najświętszego Sakramentu, ale już, bo jeszcze coś mam do roboty, jeszcze muszę iść, nie? Brakuje nam czegoś takiego. To święci nas uczą tego, tej bliskości i tej potrzeby. To jest naprawdę radość płynąca z modlitwy. Dziękuję za rozmowę. Poprosilibyśmy o błogosławieństwo dla nas wszystkich, co bardzo będą chętnie, co będą bardzo chętnie. To. Pan Jezus mówi, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Błogosławieństwo to jest to jest błogosławić, to jest być życzliwym. I przywołujemy Pana, aby był życzliwym, aby błogosławił nam wszystkim. Tak samo i wam teraz, jako kapłan, proszę Pana, aby was obdarzył takim błogosławieństwem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę wam radości płynącej z wiary i modlitwy. Najlepsze życzenia ode mnie. Wszystkiego dobrego. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za rozmowę. A was wszystkich zapraszam już na następny odcinek Kto Pytanie Błądzi. Jeśli chcielibyście poruszyć jakiś temat, który jest bliski waszemu sercu, po prostu napiszcie. My postaramy się przedstawić ten temat dla was, aby to było rzeczywiście dla naszego wspólnego wzrostu. Z Panem Bogiem.